Dzieci kontra Rodzice pod tytuł Zwierzaki. Jest to seria, którą tutaj już pokazywaliśmy na blogu wiele razy dla dzieci w wieku od 6 lat. Natomiast jak widać jest to wersja duża. To powinna być chyba plansza, bo to jest taka wersja gigant. Od wydawnictwa Kangur bardzo dziękujemy i będzie plansza. Tak. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. Wygląda to tak. Mamy reklamówkę. Broszura promocyjna do wszystkich albo prawie wszystkich jednopowiedzi części. Mamy instrukcję. Teraz trochę dłuższa, bo informuje nas, jakie mamy kategorie pytań, są różne rodzaje zwierząt i o tym, że żeby rzucić kostką, musimy odpowiedzieć na pytanie. Czyli najpierw odpowiadamy na pytanie, potem rzucamy kostką. No i są pola specjalne, które będą nas przenosić w różne miejsca. Teraz pokażemy planszę. I tutaj mamy generalnie 2/3 pudełka zajęte. Czyli pudełko jest szerokie tak naprawdę ze względu na planszę. Karty zmieniły też woreczki swoje. To możemy odłożyć na bok. To też odłożymy na bok. I plansza wygląda tak. Tak wygląda plansza. Mamy start, metę. Chodzimy po łapkach sobie. Mamy pola specjalne. Gdy wejdziemy tutaj na karciągnorę z automatu się przenosimy do tyłu. Gdy wejdziemy na chytrego liska, odpowiemy poprawnie na pytanie z karty. Pierwsze pytanie, to się przenosimy tu. Przy drugim pytaniu, jak raz się pomylimy i będzie drugie pytanie, wtedy się nie przenosimy, wtedy idziemy naokoło. Ale przy pierwszej karcie, jak stoimy tu, to się przeniesiemy, jak poprawnie odpowiemy. I struś, szybki struś, to w ogóle... Nie, też o 2, bo tu o 2 na zakręcie mija, a tu raz, dwa, też 2 przyspiesza. Z tego miejsca w te szybki struś. Więc taka plansza. Pionki, takie standardowe i kostka. Teraz zobaczymy przykładowe karty. Woreczki się zmieniły, bo są strunowe. Karta pułapka pozostała, tak jak dawniej. To jest rodzice pytają dzieci. No i sobie obejrzymy, o co pytają. Więcej pytań jest chyba też. 318 pytań, czyli widać już od razu, że jest więcej kart na pewno. Jakie zwierzę ma czarno-białe paski? Jakie zwierzę wyje do księżyca? Jak nazywa się samiec krowy? Każde pytanie na innej łapce, bo w zależności gdzie stoimy, pionkiem. Które zwierzę ma bujną grzywę? Które zwierzę ryje w ziemi? Na których zwierzętach można jeździć? Ptaki mają pióra. Gdzie mieszkają kury? W kurniku. Co je krowa? Trawę. Jaki ptak bardzo szybko biega? Struś. Jaki ptak śpi w dzień? Sowa. Padalec to jaszczur bez nóg. Jak nazywa się dziecko psa? Szczeniak. Czy rekin to ryba? Tak. Najmniejszy ptak na świecie to koliber. Jakie zwierzątka trzyma się w akwarium? Rybki. po czym poznać dzięcioła ma czerwoną czapeczkę. Jaki dźwięk wydaje sowa B? Owca, a sowa, owca B. Które zwierzę ma skorupę? Żółw, tutaj z tych opisanych. Czyż mija zygzakowata jest jadowita? Tak jest. Czy małe słoniątka mają trąby? Tak. Żbiki najbardziej przypominają duże koty. Czy kozy dają mleko? Tak. Co to jest poroża? Rogi jelenia. Które zwierzę ma poroża? No tu jeleń. Tu jest, się powtarzają. Jakby są podobne. Sęp to? Tak. Warchlak to dziecko? Dzika. No i tak dalej. Tego jest dużo. A zobaczmy jeszcze pytania. Dzieci pytają rodziców. Przód karty też jest inny w tym wypadku. Bo tutaj mamy dzieci, rodzice pytają dzieci, to jest, są też inne zwierzątka. Zaraz zobaczymy drugie. I tu mamy tak. A może będzie z tej strony łatwiej nam szybciej pokazywać. Ile zębów ma krokodyl? Około 80. Czym kończą się łapy borsuka długimi pazurami? Co to jest anakonda? Wąż. Czy konie arabskie mieszkają wyłącznie w krajach arabskich? Nie. Które zwierzęta mają łyse ogony? Szczury. Jakie jedzenie jest dla psa szczególnie trujące? Czekolada. Które zwierzę pluje? Lama. Czy słonie potrafią pływać? Tak. Trucizna wydzielana przez węża to jad. Który z tych ptaków jest drapieżnikiem? Jastrząb. Czy istnieją świnki morskie z długą sierścią? Tak. Gdzie mieszka foka? W wodzie. Co jest przysmakiem wydry? Ryby. Czy panda potrafi wspinać się na drzewa? Tak. Czy dudek to rodzaj dzięcioła? Nie. Jakie zwierzę można spotkać w centrum miasta? Jeża. Czy koza daje mleko? Tak. Czy zające zapadają w sen zimowy? Nie. Jakie zwierzę nosi wędzidło? Koń. Czy łania, samica jelenia ma poroże? Nie. Nie. Co najczęściej jedzą lisy? Małe gryzonie. Co jedzą żbiki? Małe gryzonie i ptaki. Ropucha ma brodawki na ciele. Jaki ptak gulgocze? Indyk. No i tak dalej. Tego też jeszcze jest całkiem dużo. Natomiast już widzimy najważniejsze tutaj zmiany. Najważniejsze zmiany to jest to, że mamy więcej kart. Bo tych kart nie było tyle. Więc ogrom kart. Dodatkowo plansza z pionkami. I woreczki, tym razem strunowe. No oczywiście kostka i pionki. Tak to wygląda. Na pewno jest bardziej atrakcyjne dla dzieci przez to, że ma planszę. To jest pewnik, że teraz jest to ładniejsze. Dzieci kontra rodzice. Zwierzaki w wersji z planszą. Uważamy, że to jest fajny pomysł przeniesienia gry na planszę. Wygląda to całkiem ładnie. Dzięki.